Nie kłamiąc, kreskówki były ważną częścią naszego młodego życia. Dzięki nim nauczyliśmy się, jak wygląda dobro, jak wygląda zło oraz poznaliśmy swoich ulubionych, ale też i znienawidzonych bohaterów. Ale w kreskówkach mogliśmy też upatrzyć swoją pierwszą miłość i pomimo, że duża część z nas żywiła szczere uczucie do nieistniejącej i narysowanej postaci w telewizorze, to tak naprawdę nie ma w tym nic złego i wstydliwego. Żeby wam to udowodnić, przedstawię wam dzisiaj 5 moich zauroczeń z kreskówek. No to jazda. Na miejscu 5 jest liderka sali Goldenrod z Pokémonów Whitney. Pierwszy raz zobaczyłem ją w grach i jak na pikselową postać nie prezentowała się najgorzej, ale to jeszcze nie było to. Dopiero kiedy w telewizji zobaczyłem Whitney, to moje młode serce zaczęło mocno bić. Co tu dużo mówić, po prostu była dla mnie ładna, młoda i chyba nawet w podobnym wieku. Pamiętam, że jarałem się jej fryzurą oraz kolorem włosów. W sumie możliwe, że jakby miała na przykład brązowe włosy, to nie byłaby już dla mnie taka super, ale tego nawet ja sam nie wiem. Umieściłem ją na 5 miejscu, ponieważ jednocześnie nienawidzę też tej postaci z powodu jej miltanka, który spowodował u mnie załamanie nerwowe co najmniej 50 razy. Ci, co grali w Pokémony, na pewno to zrozumieją. Numer 4 to Diana, czy też Diana ze starej kreskówki Lochy i Smoki, jeszcze za czasów Fox Kids. To było chyba moje pierwsze kreskówkowe zauroczenie, po prostu spójrzcie na nią. Półnaga i całkiem wysoka laska walcząca z dzikimi bestiami już jest moja. Za dużo o niej nie powiem niestety, bo sama kreskówka była tak dawno emitowana, że kompletnie zapomniałem, o czym ona była, tak więc tym bardziej nie pamiętam charakteru Diany. Jedyne co mi zostało to komplementowanie wyglądu, który no nie ukrywajmy jest całkiem pociągający. Numer 3 nie będzie niespodzianką, ponieważ dobrze wiecie, że gwiazdka z Młodych Tytanów również skradła moje młode serce. Jak już mówiłem wcześniej, lubię głupiutkie i słodkie dziewczyny, a gwiazdka właśnie taka jest. I chyba w końcu się przyznam, że Robina nie lubię dlatego, że po prostu mi nie przypasował, ale dlatego, że ten skurczybyk był miłością gwiazdki. Serio, Drania nienawidzę z tego powodu nawet do dzisiaj. Sam charakter oczywiście nie sprawił, że podkochiwałem się w gwiazdce. Jesteśmy wzrokowcami, tak więc dużą rolę grał wygląd gwiazdki. Długie czerwone włosy i całkiem słodka twarz dosłownie kontrolowały moje oczy. Jednak nie wolno zapomnieć o komiksowej gwiazdce, która w tej wersji jest już po prostu, no wiecie, arrr. Na miejscu 2 mamy Androida 18 lub jak wolicie C18 z Dragon Balla. A jakże? Tutaj ktoś może sobie zadać pytanie. Ale zaraz, mówiłeś, że lubisz słodkie i głupiutkie dziewczynki. Android 18 jest wręcz gorzką i strasznie zimną postacią, więc o co chodzi, fuzjonku? Szczerze, sam nie wiem. Po prostu, miłość od pierwszego wejrzenia i tyle. Co ciekawe, w realu jakoś niezbyt jarają mnie kobiety z krótkimi blond włosami. Oczywiście nie mówię, że takie są brzydkie, bo ja sam nie mam włosów, bo jestem piłką, ale po prostu to nie mój gust. A tu proszę, takie zaskoczenie. Bardzo możliwe, że w tym przypadku zakochałem się nie tyle co w wyglądzie, a w charakterze osiemnastki, co w sumie też jest bez sensu, ale wygląda na to, że raz wolę słodkie i głupiutkie, a raz kręcą mnie zimne i trochę sukowate laski. No cóż, my faceci momentami też jesteśmy trudni do ogarnięcia. No i wreszcie czas na numer 1, tę jedyną i niepowtarzalną miłość dzieciństwa, a jest to... Will Switch. Dokładnie tak, swoją dziecięcą drugą połówkę znalazłem w kreskówce dla dziewczyn. Will była po prostu dla mnie idealna i w kwestii wyglądu i kwestii charakteru. Wydaje mi się, że mam słabość do dziewczyn, których kolor włosów jest czerwony lub podobny do niego, bo na 5 dziewczyn aż 3 miały właśnie taki kolor. Jednak wróćmy do samej Will. Jarałem się każdą sekundą, gdzie na ekranie była ona, a odcinek, w którym było ich dwie, był po prostu jak wygrana w totku. W Will zakochałem się na tyle mocno, że wiele razy mi się śniła i co ciekawe, zdarza mi się to nawet teraz, mimo że już się nią nie jaram. Swoją drogą mówiłem kiedyś, że zbierałem karteczki z Witch i jedyne co mi potem zostało to pusty segregator. Zgadnijcie, czemu nadal się go nie pozbyłem. Niestety Will, podobnie jak gwiazdka, miała swojego wybranka i oczywiście znowu nie byłem to ja, tylko jakiś mat. Chyba dobrze pamiętam. Zresztą nie chcę pamiętać jego, jak i Robina. Pewnego dnia wymyślę coś na tych dwóch. I to wszystko na dzisiaj. Przedstawiłem wam moje 5 zauroczeń z kreskówek i teraz wierzę, że łatwiej wam będzie opowiedzieć o swoich, także napiszcie o nich w komentarzu. Oczywiście jest też prośba do dziewczyn, które na pewno mają swoich kreskówkowych facetów. Co do materiału, to odpowiednio go ocencie i subskrybujcie po więcej. Dzisiejszy polecany kanał to jeszcze raz Pikselowa Krytyka, dlatego że film, którym go poleciłem, został niestety usunięty, więc daję go raz jeszcze, aby być fair ze wszystkimi. Mam nadzieję, że rozumiecie. Dla tych, co jeszcze nie wiedzą, Pikselowa Krytyka to kanał, gdzie znajdziecie śmieszne recenzje gier i nie tylko w fajnym i przyjemnym 8-bitowym stylu. Co więcej, autor Pikselowej Krytyki wrócił na YouTube'a po rocznej przerwie dzięki wam, tak więc dobra robota. Okej, ode mnie to tyle, tak więc dzięki za oglądanie i na razie.